Ja oczywiście, panie marszałku, podtrzymuję mój wniosek. Parlament jest po to, żeby właśnie o strategicznych decyzjach rządu rozmawiać. Z głębokim ubolewaniem i smutkiem stwierdzam, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentowane przez pana marszałka Pęka jest przeciwko temu, aby parlament poznawał prawdę o strategicznych pociągnięciach rządu i dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o to, aby zagłosowała za tym, żeby wprowadzić ten punkt do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.